Miło, przyjemnie, rodzinnie i świątecznie. Przywitali nas szefowie, a szef tutaj przede mną również siedzący, Grzegorz Konfederek, firmy Profitree, w swojej siedzibie. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Grzegorze. Witam Cię, Dagmaro, witam Państwa. Ja też Was witam. Spotkaliśmy się nie bez kozery. Idą święta, idzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, idą przygotowania do wielu ważnych rzeczy. Ja mówię, że jest tutaj rodzinna atmosfera, bo głównie zajmujecie się rzeczywiście rodzinami, bezpieczeństwem i tym, żeby wszyscy czuli się dobrze, miło, przyjemnie i przede wszystkim zabezpieczeni. W jaki sposób zabezpieczacie? O co w tym wszystkim chodzi? W ogóle to wszystko się kojarzy ze świętami, prawda? Bezpieczeństwo, rodzina, miła atmosfera. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, każdy z nas potrzebuje tego bezpieczeństwa, tak? A finanse to jest zawsze taka sfera, gdzie miło wiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni. I dużo ludzi o tym nie myśli i nasza firma stara się właśnie dotrzeć do ludzi i powiedzieć, słuchajcie, warto o tym myśleć, warto myśleć o finansach, warto myśleć o zabezpieczeniu finansowym, bo jak coś się zdarzy nieprzyjemnego, złego, to zawsze jest tak, później można na tych finanse jakoś w jakiś sposób sobie je wyprostować, prawda? Bo nie każdy wie, co się wydarzy, jest to nieprzewidziane, więc warto myśleć o tym wcześniej, zabezpieczać się i mieć pewność, że nasze finanse są zawsze zdrowe. Tak. Ale bezpieczeństwo to również rodzina. Rodzina to bezpieczeństwo. To jakby synonim, powiedzmy, waszej firmy, z tego, co ja zrozumiałam po takiej naszej długiej, wcześniejszej rozmowie. Również zaczynacie, działacie na rzecz ubezpieczeń. Jaki rodzaj ubezpieczeń? Głównym naszym ubezpieczeniem to jest ubezpieczenie na życie, czyli jakby najważniejsze, ale również od nieszczęśliwych wypadków, tak, bo wiadomo, że wypadki chodzą po ludziach. Są również ubezpieczenia biznesu, czyli public liabilities, czyli takie nasze OC, tak, które wszyscy znają, professional indemnities, czyli dla ludzi, którzy różmy lekarzy, tak, którzy działają tutaj na terenie Anglii, więc jest to bardzo szeroki pakiet, są też specjalne ubezpieczenia imprez wszelkiego rodzaju, na przykład, jeśli to się organizuje, tak, więc jakby trzeba dzwonić się, dowiadywać, bo nigdy nie wiadomo, a ludzie ubezpieczają już coraz więcej rzeczy, coraz ciekawszych, więc staramy się dotrzeć do każdego. We wcześniejszej rozmowie zacząłeś mówić również o ubezpieczeniach dla zwierząt. Jest to o tyle ciekawe, że jak przychodzą święta Bożego Narodzenia, to zawsze mówimy, że o godzinie 12 wszystkie zwierzęta dostają głosy. Tak. Jak to wygląda z ubezpieczeniem tutaj w Anglii zwierząt, rzeczywiście, tych naszych pupili? Jak najbardziej są dostępne ubezpieczenia dla zwierząt. Każdy kocha swoje zwierzęta. My się troszkę śmiejemy z tego, bo jak Ci mówiłem wcześniej, więcej ludzi w Anglii ubezpiecza zwierzęta niż życie swoje lub zdrowie, ale tak, jak najbardziej można ubezpieczyć zwierzęta, jest taka możliwość. Jak coś się nam staje naszym pieskom, kotkom, to pomoc finansowa też im należy, tak. Świetnie. W trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 stycznia zwierząt, przepraszam, nie będzie, tak? Ale za to będą dzieci i będą ich rodzice. Co takiego szykujecie na tę okazję? Świetnie. W ogóle jesteśmy bardzo podekscytowani, bo to będzie nasza pierwsza świąteczna orkiestra. Cieszę się, że będziemy brali udział. No będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, gadżetów szczególnie, tak? Będziemy mieli wiatraczki, będziemy mieli różnego rodzaju jakieś małe spinki, będziemy mieli klauna, który robi fajne rzeczy, balony kręci, tak? Będziemy mieli balony, które latają, więc dzieciaki będą miały na pewno dużo zabawy. No i dorośli też mamy gadżety dla dorosłych, ale to myślę tutaj już nie będę zdradzał tajemnicy, nie będzie to nie wiadomo co, ale będą na pewno użyteczne, bo zawsze stawiamy na gadżety użyteczne, co jest dla nas najważniejsze, żeby one były. Dlaczego pomagacie przy takich akcjach? Bo jest Was pełno, co i róż widać, że uczestniczycie w jakichś akcjach dla rodzin, dla dzieci, a teatrzyki, konkursy, koncerty? Jak najbardziej. No, jeśli chodzi o WOŚP, to myślę, że inicjatywa jest świetna. W ogóle HOP, czyli tak, Working of Hearts, to jest bardzo fajna rzecz. Chcieliśmy wspierać, pomyśleliśmy, że najwyższy czas, żeby wyjść też i pomóc Tobie z Twoją inicjatywą. A wspierać, no chcemy dotrzeć do jak największej liczby ludzi, widzisz, i wytłumaczyć im te finanse tak po prostu, tak, żeby oni się ich nie bali. Dla nas jest to bardzo ważne, żeby ludzie podchodzili do tego bardzo
przyjaźnie, tak, bo ludzie wydają, wydaje się ludziom często, że to jest skomplikowane, że to jest nie dla nich, że oni tego nie rozumieją. A my mówimy już przeciwnie, słuchajcie, to jest proste, my wam to wytłumaczymy w bardzo prosty sposób. A takie imprezy no, dają nam możliwość spotkania się z tymi ludźmi, tak? A przy okazji wspierania świetnej inicjatywy, więc jakby dwa w jednym. To Grzegorz, mam ogromną prośbę, zaproś te osoby, które powinny 11 stycznia trafić na tę imprezę. No ja myślę, że powinni trafić wszyscy, słuchajcie. Miejsce jest ograniczone, więc śpieszcie się, bo jest tylko, nie wiem, 4000 miejsc, tak, 2000 w południu i później wieczorem, więc mam nadzieję, że wszystkich, którzy się załapią, to zobaczymy tam na miejscu, tak, zapraszam. Zatem do zobaczenia 10-11 stycznia na wydarzeniu dla dzieci i wydarzeniu dla osób dorosłych. Pozdrawiamy, siema. Pozdrawiamy, cześć.